Witajcie, moi mili w tym filmie zdradzę wam sekret, o którym producenci laptopów nie chcieliby, abyście wiedzieli. Możecie się go jednak domyślać. Na wstępie jednak chciałbym Was bardzo przeprosić, że tak długo zajęło mi zdanie sobie z tego sprawy i zmienia to trochę to jak powinienem podchodzić do testów niektórych konstrukcji, ale od początku abym mógł nakreślić kontekst. A mianowicie w czasie testowania dla Was kolejnego laptopa z nowej generacji w prawym dolnym rogu wyskoczyła mi informacja o przedsprzedaży nowej gry i w końciku ust pojawił się uśmiech. Pierwsza myśl, co za debil kupuje coś w przedsprzedaży. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, co odwalają producenci gier w obecnych czasach. I wtedy do mnie dotarło, to ja jestem tą osobą. Tylko ja nie kupuję gier, ale laptopy zaraz po ich premierze. A teraz Was naprowadzę i zobaczymy, czy domyślicie się, o co mi chodzi. Od bardzo dawna robi to IKEA, od pewnego czasu markety. Czy to musicie sami złożyć szafkę, ale narpie robicie za magazyniera, targając ją z regału? Czy sami skasować swoje produkty w kasie samoobsługowej? Wiecie już chyba o co mi chodzi. Nice. Zacząłem analizować całą sytuację i doszedłem do wniosku, że zostaliśmy nieświadomymi pracownikami producentów laptopów, którzy postanowili oszczędzić na jednym z procesów produkcji, a mianowicie testowaniu produktu przed jego wprowadzeniem. Z laptopami mam do czynienia od kilkunastu lat, czy to jako serwisan, czy też ich sprzedawca, i zauważyłem, że proces ten postępował powoli. Do największego przyspieszenia doszło w czasie boomu krypto, a potem pandemii. Kiedy brakowało sprzętu i łykaliśmy każdy ochłap, producenci zaczęli wypuszczać niedopracowane konstrukcje głównie pod względem oprogramowania, byle tylko być pierwszymi. Klient kupi, zgłosi problem, to się będziemy martwić. Może da im się wmówić, że są głupi i tylko oni mają taki problem a nie jest to wada konstrukcyjna lub niedopracowane oprogramowanie, a w najgorszym razie będziemy coś z tym robić. Na moim kanale macie wiele przykładów takich konstrukcji i z reguły od wejścia takiego modelu na rynek do jego dopracowania mija od kilku miesięcy do pół roku. Czasem się zdarza, że trwa to trochę dłużej. Więc tak, teraz jestem świadomy, że nie mogę oczekiwać pełnej funkcjonalności od nieprzetestowanych produktów. Nie zmienia to jednak faktu, że nie mam zamiaru pomijać tych tymczasowych usterek, jak to ma miejsce na niektórych sponsorowanych kanałach. Szkoda tylko, że nie jesteśmy informowani, że kupujemy coś w formie wczesnego dostępu i powinniśmy się cieszyć z tego co mamy, a na resztę funkcji przyjdzie czas. Ale lepiej byśmy tego nie dochodzili i nie liczyli, ile kosztował nasz czas na próby rozwiązania problemów samemu. A teraz zapraszam Was na krótki przegląd problemów z laptopami kupionymi zaraz po premierze. Asus ROG kupiony za prawie 14 tysięcy miał być zastępnikiem dla mojego komputera stacjonarnego. Niestety dochodziło w nim do spadków taktowania CPU. Podobnie było w TUFie kupionym kilka miesięcy wcześniej. Tutaj na plus zasługuje kontakt ze strony producenta. I to nawet ich zagranicznego oddziału i próby pomocy. Niestety wiem, że problem ten był bardzo długo nierozwiązany i niektórzy zgłaszali mi go nawet rok od premiery tego modelu. Acer Nitro 5 działał z maksymalną mocą 115W mimo deklarowanych 140. Potem nastąpiła odpowiedź serwisu, gdzie powiedzieli, że jednak jest to 115, a gdy go już oddałem, wypuścili VBIOSa, który odblokował test mityczne 140, ale za to laptop stał się niezdatny do użycia z uwagi na hałas. Następnie mamy ROG Strixa, który miał źle dobrane limity mocy w stosunku do zasilacza, z którym był sprzedawany, co doprowadzało do odcinania zasilania w czasie większego obciążenia. Ja rozwiązałem ten problem kupując mocniejszy zasilacz. ASUS przyciął limity mocy w następnej aktualizacji. Legion 5 2021 z RTX 3060 130W. Tego laptopa nie mogłem się doczekać bardzo długo i była to przesiadka z gigabajta G5KC. I wydajnościowo oraz biorąc pod uwagę kulturę pracy, była to zupełnie inna liga. Przy niewiele większej cenie wynoszącej około 10-15%. Niestety miało on tendencję do samoistnego uruchamiania się w środku nocy. Na szczęście szybko zostało to naprawione i służył mi jeszcze długo jako punkt odniesienia do testowania innych konstrukcji. I na koniec najnowsza konstrukcja, czyli Gigabyte Orus. Nieważne, wersja 17- czy 15-calowa. Tutaj problemem była przestająca działać klawiatura. Było to tyle irytujące, że mogło zdarzyć się przy każdym uruchomieniu. Wymagało to zabawy w instalację i odinstalowanie Control Center. Zastanawiacie się pewnie jak Gigabyte naprawił tę usterkę? A mianowicie wyłączył funkcję autouruchamiania wraz ze startem systemu w najnowszych edycjach Control Center. Oczywiście problemów z nowymi konstrukcjami jest wiele, a te najczęstsze to brak możliwości instalacji najnowszych sterowników graficznych oraz często występujące bluescreeny. Tak więc dobra rada na koniec nie kupujcie niczego na premierze, niech inni robią za króliki doświadczalne i pamiętajcie, że ten kanał jest dla was i zawsze możecie pytać. Staram się odpowiadać na wszystkie komentarze. Do zobaczenia!